Hej, dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie na dzisiejszej pogadance. Tak, to będzie taka pogadanka, która ostatnio coraz częściej się u mnie pojawiała, czyli, że po prostu siadam i gadam do kamery. Kilka dni temu wrzuciłem inny rodzaj jakby pogadanki. To, co oglądaliście niedawno, to było takie trochę bardziej przygotowane przeze mnie. Chciałem, żeby przedstawiane myśli były przedstawiane w sposób płynniejszy, jakby bardziej przemyślany. A to, co teraz oglądacie, to jest taka właśnie jakby bardziej spontaniczna pogadanka, gdzie bardziej jakby od serca mówię. Dobra, to zaczynamy. O czym dzisiaj sobie porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o tym, że no niestety, ale byłem w błędzie. Wprowadziłem was w błąd, oczywiście mea culpa. Rzecz w tym, że na poprzednim filmie mówiłem o tym, że Overwatch 2 wyjdzie, moim zdaniem, pod koniec tego roku, październik, listopad. No i niestety okazało się, że to jest nieprawda, że moje przypuszczenia okazały się nietrafne i zostało już potwierdzone przez Activision Blizzard, że Overwatch 2 nie ukaże się w tym roku. No niestety, już wam wszystko tłumaczę, co i jak. Rzecz w tym, że kilka dni temu odbył się tak zwany Investors Call z Activision Blizzard, czyli osoby, które posiadają akcje tej spółki, mogą wziąć udział w takiej rozmowie z zarządem, z osobami wysoko postawionymi, i te osoby przedstawiają jakby... To się dzieje raz na kwartał. No. I to, co tam omawiałem, to właśnie ile pieniążków zostało wygenerowanych w ciągu tego kwartału, jakie mają plany na przyszłość, takie po prostu podsumowanie i przedstawienie planów, jak to wygląda, co się dzieje obecnie w firmach, prawda? No i padły słowa, oczywiście to taka parafraza będzie teraz, padły słowa, iż Overwatch 2 i Diablo 4 nie mają w planach, by w 2021 odbyły się premiery tych dwóch gier. Diablo 4 to było w zupełności do przewidzenia, wszyscy się tego spodziewali, to już zostało wyraźnie zaznaczone na BlizzConie 2019. Niestety wiadomość, że Overwatch 2 nie będzie miało premiery w tym roku, spadła jak grom z jasnego nieba. To troszkę mną wstrząsnęło, że tak powiem. Powiem, naprawdę się tego spodziewałem. Overwatch 2 powinno mieć premierę w tym roku i niestety to mnie dosyć zabolało. Nie wiem, co teraz ze mną, co nie. Rzeczywiście, szykowałem się na to, że w tym roku będzie. Wszystko przygotowywałem pod to. Kanał mi umiera. Niestety, zaraz minie rok, kiedy dużo mniej wrzucam filmów na YouTube'a. Prawie nie streamuję. No i 3000 subów już mi ubyło. Oczywiście do nikogo nie mam pretensji, te pretensje mogę mieć tylko i wyłącznie do siebie samego. Taki stworzyłem kanał, który się opiera tylko i wyłącznie na Overwatchu. I teraz jeśli nie ma Overwatcha, to nie ma kanału właściwie. Nie zamierzam tego zmieniać, przykro mi bardzo. Zresztą jak wrzucałem filmy z innych gierek, to jeszcze więcej subów ubywało. Dlatego muszę po prostu przeboleć. Miałem też wielką nadzieję, że ruszy beta w najbliższym czasie, bo tak naprawdę to beta by ożywiła mój kanał, jakby ożywiła moją działalność. Premiera to w mniejszym stopniu, to beta właśnie by była tym największym takim walnięciem dla mnie. Jeśli w tym roku nie wyjdzie Overwatch 2, to to już totalnie musi w przyszłym roku wyjść, bezapelacyjnie, prawda? Kiedy to nastąpi? Chciałbym się dalej trzymać tego, że październik, listopad, ale jeśli miałby być to październik, listopad 2022, to czy to oznacza, że jeszcze półtora roku bez dwójki?
Półtora roku ponad jeszcze męczenia się z brakiem kontentu do obecnego Overwatcha. Nie akceptuję tego. Nie przyjmuję po prostu tego do wiadomości. Zdecydowanie no już chyba ta premiera dwójeczki musiałaby nastąpić, nie wiem, marzec, kwiecień. Moim argumentem przeciwko takim miesiącom jak kwiecień było to, że to się jakby nie zgadza z Overwatch League. Żeby był trochę jakiś odstęp pomiędzy premierą sequela a nowym sezonem Overwatch League. Ale chyba ważniejsze jest wypuszczenie gry dla wszystkich, niż żeby to się zgadzało z ligą, prawda? I może by przesunęli po prostu sezon o kilka miesięcy, tak żeby on trwał na przełomie 2022-2023. I w tym momencie beta by ruszyła, nie wiem, w te wakacje jakoś. Ale to dalej nie zmienia faktu, że przez najbliższe pół roku wychodzi na to obecnie, że na najbliższe pół roku no, nic się nie będzie dziać. Żadnych nowych bohaterów, map. No taki po prostu, że teraz najbliższe, co najmniej na pewno najbliższe pół roku to będzie takie coś jak ostatnie pół roku, co się działo w 2020. Podsumowując 2020, no dobra, no coś rzeczywiście, nie, no jeśli się przyjrzymy nowościom, to rzeczywiście było coś dodawane, były ciekawe aktualizacje w zeszłym roku, tylko nie było ich tak wiele i nie były one tak ciekawe jak w poprzednich latach. Nie był taki tragiczny 2020 i on był w zupełności do przeżycia, ale jeśli ten rok dalej miałby taki być, no to masakra. Jeszcze bardziej ten kanał mi umrze. No i wychodzi na to, że musimy się z tym pogodzić, prawda? Jedynym takim pozytywnym jakby argumentem, takim światełkiem na końcu tego mrocznego tunelu jest to, że jeśli Overwatch 2 rzeczywiście wyjdzie w przyszłym roku, a nie w tym, to znaczy, że jak długo zajmuje praca nad czymś, to znaczy, że to coś jest znacznego, to jest coś większego. Jeśli coś wymaga dużej ilości pracy, to znaczy, że to jest duże, prawda? Więc Overwatch 2 może się okazać, że to jest jeszcze coś większego niż my się spodziewamy. Że będzie coś jeszcze, o czym w ogóle nie mamy pojęcia. Nie wiem, może takie pobożne życzenie to troszkę. Ale no, tak sobie myślę, że to, co do tej pory wiemy o Overwatchu 2, to nie powinno zajmować tyle czasu. Nie znam się. Nie siedzę tam, co nie, ale no, na blisko nie może się okazać, że pokażą coś jeszcze. Map Maker. Fajnie by było. Chociaż, nie wiem. I to jest taka rzecz, która jednak dodaje jakieś tam otuchy, jakieś tam nadziei, że no, może warto jednak będzie przeboleć ten moment. Ale niestety, no, jest posucha ogromna w obecnym Overwatchu. Nie sądzę, żeby był jakiś sens, by dodawać jeszcze jedną postać na obecnego Overwatcha. Było powiedziane, że Echo to jest ostatni bohater. Ludzie mówią, że okej, skoro Overwatch 2 nie wyjdzie w 2021, to chociaż, dobra, zmieńcie zdanie i dodajcie jeszcze jednego bohatera. Nie, dla mnie to by był duży błąd, bez sensu. No bo co, no dodadzą nowego bohatera i co, miesiąc, dwa się tym pojaramy i znowu się zacznie narzekanie, że nic się nie dzieje. Nawet sądzę, że gdyby dodali nowego bohatera, to tak czy siak dużo ludzi się znajdzie, którzy powiedzą, no i co, no i dają jakoś zapchaj dziurę, jeden nowy bohater i co, i to nic nie zmienia, dalej dead gierka, prawda? No ludzie zawsze narzekają. Nie, jak już cierpimy, to już cierpimy. A to takie dodanie nowego bohatera, to takie kopanie leżącego.
takie, no hej, macie, cieszcie się, a po chwili znowu wracamy do starej biedy. No. Co jeszcze? O czym jeszcze możemy sobie powiedzieć? Bo istotna kwestia została poruszona na tym Investors Call kilka dni temu. Otóż zostało stwierdzone, że obecny model w najnowszym Call of Duty okazał się jakimś tam sukcesem. Mamy płatne Call of Duty do kupienia plus moduł darmowy free to play, czyli Warzone, który też posiada tam w środku jakieś systemy monetyzacji. Nie wiem dokładnie jakie. Jakieś in-game shop, battle pass i tym podobne. I ktoś tam właśnie z Activision Blizzard stwierdził, że ten system im się podoba i zamierzają niektóre elementy wprowadzać do innych ich marek. Warto tu zaznaczyć, że to jeszcze nie znaczy, że po prostu będzie jeden do jednego, że to, co jest w Call of Duty, to będzie w innych gierkach, że wszystko będzie tak funkcjonować, tylko niektóre elementy. Ale te niektóre elementy, ja widzę, no one mogłyby całkiem w interesujący sposób funkcjonować w Overwatchu. Ja mówiłem na poprzednim filmie, że moim zdaniem w sequelu będziemy mieli free-to-play moduł rywalizacji PvP plus Battle Pass. Ale ludzie teraz podejrzewają i w pewnym stopniu się z tym zgadzam, iż na BlizzConie teraz ogłoszą, że Overwatch przechodzi teraz na free to play. I w sumie to miałoby też jakiś sens. Skoro przyjdzie nam jeszcze czekać kawał czasu na Overwatch 2, to żeby ten troszkę jakby sprawić, by było ciekawiej w trakcie tego oczekiwania, to dać taki zastrzyk nowych graczy, jakiś battle pass czy coś takiego, no żeby jakoś umilić te oczekiwanie, nie wiem. Oczywiście bardzo często używanym argumentem przeciwko free to play, nawet to widziałem pod moim ostatnim filmem, jest to, że nie, ludzie nie chcą free to play, bo to oznacza napływ cheaterów, throwerów, toksików, smurfów. Są podawane przykłady po prostu, jacy gracze pojawią się dlatego, że Overwatch przeszło na free to play, prawda? Tylko że te wszystkie przykłady rodzajów ludzi, one już teraz są w gierce. Już teraz mamy toksików, throwerów, smurfów i tak dalej. No tego się nie pozbędziemy. Można powiedzieć, okej, okay, masz rację tego, ale przejście na free to play spowoduje, że ich będzie jeszcze więcej niż teraz. Tyle, że owszem, będzie jeszcze więcej toksików, throwerów, nie ukrywajmy tego, ale po przejściu na free to play też będzie duży napływ zwykłych graczy, więc jakby proporcje moim zdaniem zostaną relatywnie podobne. Stosunek zwykłych graczy do tych właśnie throwerów i tym podobne. Może troszkę więcej, ale no od tego mamy system reportowania. No, czy mamy naprawdę rezygnować z dobrego systemu, ciekawego, bo toksiki i throwerzy? No oni zawsze będą... No zobaczymy, zobaczymy. Oczywiście czekamy na ten BlizzCon. No już trochę ten hype mi opadł. Ja rzeczywiście się szykowałem, już miałem takie, że czekam na BlizzCon, będzie ciekawie, już ten z dnia na dzień, już ten hype mi trochę bardziej, no coraz rósł, coraz bardziej się hype'owałem. Tak, i tutaj nagle kilka dni temu pojawiła się ta informacja tak momentalnie. Ja już chciałem wrócić do regularnego streamowania, już wszystkich zacząć hype'ować, już w społeczności Overwatcha robić takie, wrzucać posty i być aktywniejszym, że słuchajcie, BlizzCon się zbliża, może beta ruszy i tu nagle jak grom z jasnego nieba, no niestety nie. Prawda? No i smuteczek, big smuteczek. Ale tak czy siak zamierzam na ten BlizzCon zrobić streama, chociaż na te kilka dni zapomnieć o tych bólach, których właśnie doświadczyliśmy i no po prostu cieszyć się BlizzConem. Zrobię streama, zrobię podsumowanie, zrobię kilka filmów na podstawie BlizzConu. Te dwa dni oglądania, niech one będą interesujące, pohajpujmy się troszeczkę, no
trzymajmy się na te kilka dni w okolicach BlizzConu przed i po, bądźmy pozytywni, a potem wrócimy do tej szarej rzeczywistości. Martwmy się potem, a nie już teraz. Przed BlizzConem też wrzucę jeszcze jeden filmik, sądzę, co najmniej jakieś moje przewidywania, co się pojawi, nie tylko do Overwatcha, ale chętnie też omówię inne giereczki, do Diablo, do Warcrafta, co tam mogą ogłosić. Mam w głowie kilka myśli, z którymi chciałbym się podzielić, bo ja się interesuję wszystkimi markami Blizzarda. Nie gram, ale interesuję się po prostu poczynaniami firmy. No, StarCraftem najmniej, ale tak czy siak bardzo chętnie bym się dowiedział, co po prostu ta firma planuje zrobić ze StarCraftem, bowiem no, uniwersum StarCrafta bardzo zasługuje na odrobinę miłości. No dobrze, no to chyba co? Kończymy, moi drodzy, tę pogadankę powolutku. Naprawdę, nie mam już nic więcej do powiedzenia. Niestety, podsumowując, Overwatch 2 nie wyjdzie w tym roku. Beta może w tym roku wyjdzie, ale jak już, to dopiero w drugiej połowie. Więc ja po prostu się zajmę czymś w życiu prywatnym, zamiast na siłę jakoś ten kanał trzymać przy życiu. Oczywiście możecie na mnie liczyć. Ja nie porzucam Overwatcha, nawet jeśli przez pół roku pojawi się tylko kilka filmów. Nie, obiecuję wam, tak jest. No dobra, nie wolno obiecywać takich rzeczy, ale no, będę was informować. Prawda? Przestańcie odsubowywać, proszę. Dobra, kończymy. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.